Witajcie w kolejnym vlogmasie. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj rano, jak popijałam sobie właśnie poranną kawę, to tak patrzyłam przez okno i była taka piękna aura pomarańczowa, jak to zazwyczaj jest w okresie jesiennym. Natknęła mnie oczywiście na kolory dzisiaj, ale teraz tak patrzę przez okno i widzę, sypie śnieg. Czasami piszecie mi w wiadomościach gdzieś na moim Instagramie czy na Facebooku, że chcecie śnieg na święta i wcale wam się nie dziwię, bo ja też uwielbiam ten magiczny moment, kiedy w święta pada śnieg. No zupełnie mamy wtedy inną atmosferę, ale z drugiej strony śnieg w mieście to też nie jest do końca fajne rozwiązanie, bo odśnieżenie samochodu, plucha, ciapa, ślizganie się samochodów, problemy z parkowaniem i tak dalej, ale wiecie co, śnieg to jest śnieg. Każda pora roku ma jakiś swój urok i trzeba się z tego po prostu cieszyć. Ja co prawda nie przypadam za zimą, ale mimo wszystko niech trwa ten grudzień jak najdłużej i ta piękna aura oczywiście też się roztacza. A co wam dzisiaj zaproponuję? Na początek dzisiejszego vlogmasa zapraszam was na takie mierzymy przegląd, jeśli chodzi o piżamki od Silk Milk, bo ostatnio pokazywałam wam właśnie przesyłkę i zapytałam was wtedy, czy chcecie też zobaczyć, jak te piżamki na mnie wyglądają. Po prostu sobie je poprzymierzamy, zobaczymy jak z rozmiarów i nie tylko. I pisałyście w komentarzach, że chcecie, żebym zrobiła dla was właśnie takie mierzymy, żebym pokazała wam, jak te piżamki się prezentują. Więc nagrałam już, zanim się ubrałam, wszystkie propozycje. A zaraz je sobie zobaczycie. Przypominam również, że linki do tych piżamek znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. A jak potoczy się dalej ten dzień, nie zdradzę wam. Dlatego też zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania i mam nadzieję, że miło spędzimy dzisiaj wspólnie czas.
No dobrze, moi drodzy, my już w samochodzie, ciepło, opatuleni, bo oczywiście tylko 2 stopnie na termometrze. Nawet założyłam sobie, słuchajcie, dzisiaj czapkę z pomponem. Bo o, pompony, rano, o, tak, dzień bo rano dobry, witam. Głowę. O, pompony. Pompony, dzień dobry. Wreszcie jesteś we vlogmasie, tak oficjalnie, słuchajcie. Pompon, pompon. Dobrze się czujesz? Chyba nie czujesz się dobrze. To przez ten śniego, który pada. Śniego. Tak. Mówię nie, do niego, kochanie, nie, śnieg pada. Jaki śniego? No, widzicie, tak to jest. Zawsze jest z nami wesoło. Jedziemy teraz do Złotych Tarasów, ponieważ stwierdziliśmy, że dzisiaj zrobimy resztę świątecznych zakupów, żeby mieć już to po prostu z głowy, wszystko zamknąć, popakować, położyć pod choinką i tylko czekać na świąteczną atmosferę. Także jedziemy, zabieramy Was z sobą. Zobaczymy, co uda nam się dzisiaj załatwić w tych Złotych Tarasach i oczywiście kupić, żeby już dopiąć resztę tych wszystkich prezentów. Na szybki obiadek zatrzymaliśmy się w elektrowni po Wiśle, na pizzę, proszę bardzo. I życzcie nam smacznego. Zobaczcie, jakie piękne pierniki kupiłam dzisiaj w Blikle. Takie duże. O. Pakowane, widzicie, osobno, z przepięknymi wstążeczkami, gwiazdka, reniferek, tutaj mamy Święty Mikołaj, był jeszcze domek Świętego Mikołaja, był jeszcze jakiś inny wzór, jeśli chodzi o właśnie takie białe, lukrowane wykończenie na piernikach. Były też jeszcze takie maleńkie pierniczki pakowane po 5, ale stwierdziłam, że te będą w sumie najfajniejsze i wiecie co, dołożę je do prezentów. Do prezentów świątecznych dla moich bliskich. Myślę, że będą prezentowały się cudownie, no wyglądają przepięknie, a szkoda je zjeść. Jeśli coś takiego potrzebujecie, jeśli szukacie właśnie takich dekoracyjnych pierników, które na przykład uzupełnią właśnie prezenty świąteczne, to koniecznie zajrzyjcie do Blikle. Naprawdę można znaleźć tam cuda. Planowałam w tym roku kupić ładny wieniec na drzwi. Ale muszę Wam powiedzieć, że nic mi jakoś nie odpowiadało, nic mi nie przypadło do gustu i stwierdziłam, że w sumie to mam trochę girlandy, która w zeszłym roku leżała przy telewizorze i sama po prostu zrobię sobie zaraz taki wieniec. Mam tutaj różne ozdoby, o, na przykład takie, mam coś takiego, zostało mi jeszcze trochę bombek, więc zaraz bierzemy się do roboty i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie.
No i co myślicie? 15 minut pracy. Wykorzystałam dekoracje, które mamy w domu. Oczywiście kot też zainteresowany, Pipeta. Przepraszam cię bardzo. Słuchajcie, wieniec gotowy. Pozostaje tylko nam zawiesić go na drzwiach. I tak się oto właśnie prezentuje. Razem z kotem. O, Pipeta. Pipeta. No pokaż się tutaj. No pokaż. Tak, och, och, grubasek jeden, grubasku ty jeden, grubasku. Przebrani, a w sumie to ciepło ubrani, jedziemy teraz na długi, piękny spacer. Piękny, bo w wyjątkowym miejscu i zaraz się o tym przekonacie, w klimacie świątecznym. Max już poleciał do samochodu, ja słuchajcie, wciągnęłam mojego miśka. Jedziemy. Drodzy, kolejny dzień za nami, zbliżamy się coraz bardziej do świąt. Atmosfera w tym roku jest całkiem fajna i muszę wam powiedzieć, że jeszcze do wczoraj myśleliśmy, że pojedziemy na święta do Włoch. Plany się jednak w ostatniej chwili, czyli wczoraj, zmieniły i zostajemy w tym roku z moimi rodzicami, z moimi bliskimi. Także ja się nawet powiedziałabym cieszę, bo nawet bardziej niż z wjazdu do Włoch na święta. No Simono niekoniecznie, ale przeżyjemy, mamy plan awaryjny, na razie wam nic nie zdradzę, natomiast co chciałam powiedzieć, spacer udał się idealnie, gorąco wam polecam ogród światła, królewski ogród światła w Wilanowie. W ogóle co się okazało, wyobraźcie sobie, że w naszej dzielnicy i w centrum Warszawy nie ma śniegu, a tylko wjechaliśmy do Wilanowa i śnieg był praktycznie wszędzie, na samochodach, w całym parku, ślisko potwornie, musieliśmy chodzić pod rączkę i za rączkę, żeby się przypadkiem nie pośliznąć, ale naprawdę spędziliśmy przemiło, przecudownie czas. W ogóle w Warszawie odpalili już wszystkie iluminacje świetlne i postawiona jest choinka na Starym Mieście, więc kolejny plan, na pewno wybierzemy się na spacer i na jarmark świąteczny na Stare Miasto, ale myślę, że to będzie już w weekend. Plan też był taki, że jak wrócimy dzisiaj ze spaceru, to obejrzymy sobie jakiś świąteczny film. Ale co się okazało?
zielony ekran, bo jest jakiś ważny mecz, więc nie przeszkadzam. I za to ja spędzę wieczór z herbatą, która już tutaj na mnie czeka, z komputerem, który tutaj leży. Dzisiaj będę nadrabiać zaległości i mam w planach obejrzeć Ptaki Nocy z Harley Quinn. Już dawno chciałam nadrobić ten film, nie poszłam na niego do kina i bardzo tego żałuję, ale z drugiej strony jest już na Netflixie, więc zaraz sobie będę oglądać. I zdradzę wam też, że właśnie przed chwilą rozmawiałam z moją mamą i jutro idziemy do kina na dom Gucci. Jestem bardzo ciekawa jak film, ponieważ książkę czytałam, no i wiem, że dużo się działo, znam całą historię domu Gucci od podszewki, już nie mówiąc o tym, że Włochy, wiecie, mam, można powiedzieć, w małym palcu, ale jestem bardzo ciekawa jak film, więc jutro wybieram się do kina z moją mamą, no i chyba tyle. Co chciałam dzisiaj powiedzieć, dzień się udał, zakupy zrobione, prezenty skończone, więc ten temat też już mamy zamknięty, zostanie je tylko spakować, ale to może za kilka dni, więc na razie też wam więcej nie zdradzam. Żegnam się z wami, mam nadzieję, że miło spędzacie czas oglądając te nasze vlogmasy, chociaż widzę po wyświetleniach, że frekwencja jest niska, ale nie szkodzi, słuchajcie, taki mamy czas. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że przygotowujecie się do świąt, macie swoje sprawy, też chcecie ten czas wyjątkowo przeżyć, więc na pewno też jeździcie na różne jarmarki świąteczne, robicie zakupy, sprzątacie i tak dalej, ale mam nadzieję, że w wolnej chwili jednak uda wam się nadrobić te filmiki. Ściskam was mocno i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Buziaki, pa!